Witam serdecznie na szkoleniu sprzedażowym produktów do higieny jamy ustnej marki Colgate. Nazywam się Natalia Staniszewska i wraz z Drogerią Natura w Toruniu pragnę zaprezentować Państwu skuteczne metody zwiększania sprzedaży produktów do higieny jamy ustnej, jak pasty, szczoteczki i płukanki. Metoda ta z pewnością będzie przydatna w przypadku klientów, którzy codziennie przychodzą do Państwa, a także klientów, którzy poszukują dodatkowych informacji na temat produktów. Korzystając z okazji, mam przyjemność zaprezentować konkurs aktywnej sprzedaży produktów Colgate, pas szczoteczek, płukanek. Konkurs ten jest organizowany przez Centralę Drogerii Natura oraz firmę Colgate. Konkurs ma na celu sprzedaż dodatkowych produktów klientom. Co oznacza dodatkowa sprzedaż? Dodatkowa sprzedaż oznacza system produktów takich jak pasta, szczoteczka i płukanka. Konkurs może wygrać każda z drogerii niezależnie od wielkości, z racji tego, iż będzie brany pod uwagę wzrost procentowy sprzedaży. Konkurs będzie trwał od 1 do 30 września. Wygrywa 25 drogerii, otrzymuje każdy z konsultantów takiej drogerii zestaw produktów. Panuje błędne przekonanie o tym, iż czynnikiem decydującym o tym, o jaki produkt sięgnie klient, jest cena. Tak naprawdę klient podchodzący do półki zastanawia się nad tym, jakiego potrzebuje produktu. Czy to ma być produkt bardziej kompleksowy dla całej rodziny, chociażby jak pasta Colgate Total, czy to ma być jednak produkt na specjalistyczne problemy. Na przykład problemy z nadwrażliwością, jak Sensitive Pro Relief. Klient, który potrzebuje produktu na problemy z nadwrażliwością, tak naprawdę nie sięgnie po produkt na wybielanie, chociażby ten był w promocyjnej cenie. Cena nie jest czynnikiem decydującym o tym, po jaki produkt sięgnie klient. Klienci najczęściej sięgają po produkty specjalistyczne, dlatego tak ważne jest, aby dobrać prawidłowy produkt do problemu, a także aby klient uzyskał fachową pomoc. Colgate jest jedyną firmą na rynku, która posiada system produktów dostosowanych do wszystkich potrzeb klientów. System, czyli zestaw produktów dostosowanych do potrzeb, takich jak pasta, szczoteczka, płukanka. Ze względu na zapotrzebowania klientów, firma Colgate dzieli swoje produkty na kompleksową ochronę, problemy z nadwrażliwością, problemy z dziąsłami, wybielanie, odświeżanie, problemy przeciwpróchnicze i produkty dla dzieci. Tak jak wspominałam, wszystkie z tych produktów posiadają cały pakiet, czyli pastę, szczoteczkę oraz płukankę. Wybierając klientowi produkt, warto korzystać z klucza doboru produktów firmy Colgate. W materiałach szkoleniowych otrzymają Panie klucz doboru produktów. Zachęcam do korzystania z niego, pozwoli on w jak najlepszy sposób dobierać klientom produkty dostosowane do ich potrzeb. W tej części filmu chcielibyśmy Państwu zaprezentować techniki sprzedaży produktów Colgate. Ważne jest, aby podczas takiej sprzedaży nie bać się zaproponować klientowi więcej niż jednego produktu. Dosyć istotną kwestią jest także to, aby zadawać klientowi otwarte pytania, na które nie będzie mógł odpowiedzieć w sposób nie lub tak, dzięki czemu dobierzemy produkt najbardziej dostosowany do jego potrzeb. W jaki sposób najlepiej wybrać produkt klientowi, który znajduje się już w półce? Najlepszą metodą jest zadawanie klientowi otwartych pytań, na przykład jakiego produktu Pan poszukuje, potrzebuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Szuka Pan konkretnego produktu? Wie Pani co, tak, szukam czegoś na zęby, które będą po prostu od zimnych napojów troszeczkę. Mam gorąco też zapewne. No tak. Bardzo bym polecała Panu tę Colgate Sensitive Pro Relief. Jest bardzo dobra. Okay. Po użyciu już i po minucie już Pan będzie odczuwał ulgę, naprawdę. Bardzo polecam. Wie Pani co, to w takim razie... Nie próbuję, spróbuję jeszcze. Bardzo proszę, naprawdę szczerze polecam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. W jaki sposób sprzedać dodatkowy produkt? Wychodząc naprzeciwko potrzebom klienta, sprzedajemy mu pierwszy produkt. Proponując drugi, sugerujemy wzmocnienie efektu działania. Przykładem pasta wybielająca, proponujemy szczoteczkę, która wzmocni działanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że wybrał Pan pastę wybielającą. Tak. Chciałabym Panu przy okazji jeszcze polecić szczoteczkę, też wybielającą. Bardzo fajne. Tak, to jest taka specjalna szczoteczka Max White. Ona tutaj ma fajną taką budowę, ponieważ ma takie gumeczki. One właśnie przy odpowiednim szczotkowaniu fajnie wybielają zęby. Naprawdę, są bardzo delikatne. Pan sobie może tutaj dotknąć. A jak one wybielają? One na tej zasadzie właśnie odpowiedniego szczotkowania, wtedy te gumeczki tak właśnie usuwają ten kamień, o tak może bym powiedziała. Naprawdę są bardzo fajne. Bardzo fajny zestaw do wybielania. Lubię produkty wybielające. Tak? Proszę bardzo. A jeszcze wie Pan co? Chciałabym Panu poinformować Pana, że jeszcze mamy Colgate płukankę do jamy ustnej. Też z tej samej serii właśnie Max White. Czyli wybielanie. Też wybiela, tak? Tak, też jest wybielająca. Także też tak już chciałabym Panu przy okazji poinformować, że firma właśnie stworzyła taki produkt z myślą o klientach, właśnie żeby było tej serii wybielającej. Także bardzo Panu polecam i informuję, że jest taki produkt na rynku, że się pojawił. Co w przypadku, gdy klient sam wybrał produkt, nie chciał od nas konsultacji, takiego klienta także możemy przekonać do zakupu kolejnego produktu. O,
polecam jeszcze panu płyn do płukania jamy ustnej z tej samej serii. Panie, nie używam płynów. Nie próbował pan już, ale to naprawdę jest świetny. Jest stworzony specjalnie do tej pasty z tej samej serii. Tak samo pan po jego użyciu będzie odczuwał ulgę. Czy coś on już zamyka kanaliki, tak? Po użyciu. Na pewno nie będzie pan już odczuwał nadwrażliwości, tak? Na uczucia zimna, picia zimna bądź gorącego. No na pewno też jest zalecany przez stomatologów. Na pewno nie bez powodu została stworzona ta seria. Bardzo czy panu polecam. Czyli co, takie samo działanie będzie miała? Jest takie samo działanie, tak, jak pasta do zębów Colgate Sensitive, to relief i tak samo ta puchanka do jamy ustnej. Bardzo polecam. Warto by próbować. Próbuję. Często po sprzedaży jednego produktu wydaje nam się, że klient nie sięgnie po kolejny. Nie powinniśmy wychodzić z takiego założenia. Możemy zawsze stosować taktyki mało inwazyjne, informacyjne dla klientów. Polecam jeszcze tutaj, firma wymyśliła szczoteczkę do zębów, specjalnie właśnie na nadwrażliwe zęby, z bardzo miękkiego włókna. Na pewno nie będzie podrażniała. I to ona taka delikatna jest, tak? Tak, bardzo delikatna, ma to włókienka, także przy dobrym szczotkowaniu na pewno będzie pan będzie odczuwał pan ulgę. I tak samo tutaj cena też jest bardzo fajna, tak, bardzo korzystna dla klienta, jak i uważam cały zestaw tutaj, który panu poleciłam. Dobrze, no, namówiła mnie pani, mam nadzieję. Bardzo proszę, życzę miłego dnia, dziękuję bardzo. Co w przypadku klienta, który na każde nasze zadanie pytanie odpowiada nie dziękuję? W przypadku takich klientów możemy także przedstawić mu walory produktu w sposób mało inwazyjny, ale jednocześnie przekazując mu treść. Dzień dobry. Może mogę panu w czymś pomóc? Nie, dziękuję, tutaj sobie poradzę. Proszę bardzo. Jednak przy okazji chciałabym panu tutaj zaproponować pastę Colgate Total w bardzo fajnej cenie i jest teraz 75 ml gratis. Jakby pan chciał, szuka odpowiedniej pasty. Bardzo panu polecam. Dziękuję za informację. Bardzo proszę, miłego dnia, danych zakupów, do widzenia. Podsumowując, ważne jest, aby podczas stosowania technik sprzedaży nie bać się zaproponować klientowi dodatkowego produktu. Kolejną bardzo istotną kwestią jest także to, aby nie sugerować się ceną, a jednak potrzebami klienta. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie całego materiału filmowego. Także trzymamy kciuki wraz z firmą Colgate za jak najwyższą sprzedaż podczas wrześniowego konkursu.